Ja w ogóle pochodzę z rodziny pszczelarskiej, od pokoleń pszczelarskiej, jeszcze z Wołynia. W 1945 roku trafiliśmy tutaj w okolice Więcborka. Później nastąpiła przerwa, gdyż ja postanowiłem zrobić karierę gdzieś poza Więcborkiem, niezwiązaną z rolnictwem. Jak wróciłem, mama namawiała mnie od początku, żebym założył pasiekę i tak też zrobiłem. To było pod koniec lat 60., gdzieś w 68 roku. Przyroda była wówczas inna. No niestety w ślad za globalizacją nastąpiły według dla mnie niekorzystne zmiany. Rzepaki były bardziej miododajne, ale jeżeli chodzi o gospodarstwo rolne, były to przeważnie małe gospodarstwa, w których hodowano i zwierzęta, świnie, owce. Dla wszystkich tych zwierząt musiała być zapewniona pasza. Stąd w pożytkach pszczelich były takie rośliny jak seradela, koniczyna. Większe plantacje niektórzy kontraktowali, ogórki. Było również więcej drzew miododajnych. Zacząłem zbierać najpierw książki. Gdzieś tam znalazłem w okładce Ex Libris. No jest to ciekawa sztuka, bo to jakby miniaturowa grafika. Ex Libris służył do oznakowania książki, do oznakowania właściciela tejże książki. Gromadzili ją przeważnie możnowładcy czy arystokracja, zakony, które posiadały swoje biblioteki, bądź później biblioteki rodzinne. Z czasem, ponieważ wyszło to z mody, Ex Libris stał się przedmiotem obrotu między kolekcjonerami. Nagromadziło się tyle tego, że mnie, prawdę mówiąc, zawsze się chwalę, że mnie małżonka wyrzuciła z tym z domu, no bo to zagracało wszystkie szuflady, wszystkie szafy, piwnice. Później właśnie kupiłem działkę, gdzie założyłem później skansen, gdzie odwiedzały nas wycieczki, przeważnie i szkolne, i studentów, i turystów, i kół pszczelarzy. Także mieliśmy się czym pochwalić, ale to była taka działalność spontaniczna, darmowa. Nie mieliśmy żadnej pomocy. Zmuszony byłem to zlikwidować. Gdzieś część znalazła się w technikum w Sypniewie, w magazynach. Resztę przekazałem do muzeum pszczelnictwa, jakie w tej chwili jest w Stróżach.
nastąpiła zmiana klimatu, że zimą nie mamy już takich zim jak kiedyś, gdzie po pas śniegu, gdzie były mrozy 30-stopniowe, tylko jest łagodna zima. Później ta temperatura, ta zimno przesuwa się na maj i na czerwiec. No i stąd zbiory są spadły, no spadły kilkukrotnie. W tej chwili pszczelarzyć, no to jest albo jest wielkie zamiłowanie do pszczół, co często spotyka się, no natomiast nie można założyć, że jest to, że stanie się to źródłem dochodu. Najpierw trzeba je polubić, zakochać się w nich, być pasjonatem tego pszczelarstwa i wówczas można pszczelarzyć i one wówczas nieraz odwdzięczają się dobrymi zbiorami.